Bóg obdarzył Annę German wieloma talentami. Jej utwory przepełnione są ogromną miłością do człowieka, afirmacją życia i spokojem. Teksty niosą olbrzymie wartości nie tylko literackie. W połączeniu z melodią tworzą przepiękne obrazy i wizje plastyczne. Stawia ręce na rogu, każdej nocy jest koncert. Zatrzymajcie się w rogu, leurydy tańczące. Zanim się pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was są w ramionach orły żelpijani. Cały postrzeg, który jest potrzebny, który jest potrzebny.
Trzy koncerty. Czopinę, Gasko i Kalisz Pomorski. Jak ten głos to zniósł? No szczęśliwie. Wszystko dobrze się zakończyło. Zdrowotnie, ponieważ no wiadomo, jest taki okres teraz troszeczkę taki przejściowo-zimowo-wiosenny, ale to na pewno zasługa Pana Boga i tego, że to było właśnie w kościele. Także cieszyłam się bardzo na te koncerty właśnie w świątyniach. Czy publiczność zawsze tak żywo reaguje na ten głos? Czy jest ten pierwszy szok, jak wchodzi taka dziewczyna i zaczyna takim głosem? Trudno mi powiedzieć, czy na głos. Wydaje mi się, że przede wszystkim na to wspomnienie o Annie German i na to piękno jej utworów, które, na to piękno, którego dzisiaj tak bardzo pragniemy. Bo wiadomo, panuje taki, jest taka moda na ten blichtr, na taki szum, na show, a ona w tych pieśniach wyrażała tak wiele. Wyrażała miłość, nadzieję, wiarę i myślę, że ludzie na to reagują. Cieszą się, że mogą się na chwilę zasłuchać i jakby zagłębić w piękno pieśni, melodii, słów, które kiedyś tworzono. Jest Pani bardzo skromna, ale to tak też nie do końca chyba prawda, no bo jednak ten głos jest potężny, co zresztą miałem 3 razy okazję słyszeć. Dziękuję. I sądzę, że mieszkańcy też na to publiczność reagowała. Co do pytania, jakie plany osobiste co do rozwoju, co do występów? Trochę nam Pani tato zdradził tutaj, ale może coś więcej. Pasjonuję się w wykonywaniu twórczości artystek, które już odeszły. Artystek wielkich ikon polskiej kultury, czyli Anny German, Anny Jantar, Violetty Villas. Już niebawem do tego grona dołączy Irena Jarocka. A w tym momencie właśnie obecnie nagrywam płytę z piosenkami Anny Jantar. Jestem właśnie za to wdzięczny, że akurat starostwo tak zorganizowało, że takie koncerty się odbywają i jest to no, taka duchowa sprawa dla nas wszystkich tutaj, bo jednak no, jechać trzeba gdzieś do większego miasta na jakiś tam koncert, nie każdy na to stać, a parafianie, którzy przyszli i goście, którzy przybyli, są z tego na pewno zadowoleni, bo powiem, że to są lata mojej młodości. Ten koncert no, i piosenki Anny German, które nas zostały przypomniane i te wszystkie hity takie filmowe, które tutaj też były przedstawione elegancko. Myślę, że to było dosyć ciekawe przeżycie dla wszystkich. Jak sam pan starosta powiedział, to był, pozwoliły te pieśni powrócić do lat młodości dla niektórych. No, a dla tych, którzy nie znali twórczości pani Anny German, na pewno jest to ciekawe doświadczenie. Myślę sobie, że każdy coś wniósł dla siebie pozytywnego. 3 koncerty zorganizować w ciągu 2 dni to chyba duże wyzwanie logistyczne. Nie, my się bardzo dziękujemy, chcielibyśmy podziękować, nie wiem, czy tak dobrze to wybrzmiało, księdzu proboszczowi za to, że koncerty mogły się odbyć w kościołach. Ten trzeci jeszcze przed nami, ale serdecznie dziękujemy parafiom. To też chyba dobre miejsce na tego typu muzykę, bo naprawdę potrafiła rzucić na kolana i chyba dobrze, że to się działo w kościołach.